Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Szydełkiem Wyczarowane. Ja mam na imię Klaudia i dzisiaj zapraszam Cię do mojego kreatywnego świata. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam poopowiadać troszeczkę o moich decyzjach, o tym, co planuję, co rozpoczęłam i co w ogóle u mnie się dzieje. Najważniejszym tematem będzie obrazek Wiosna już nastała, o którym Wam wspominałam w filmiku dotyczącym przeszłości i teraźniejszości. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Najpierw chciałabym Wam powiedzieć o tym, co ostatnio robiłam. Przez weekend nie postawiłam ani jednego krzyżyka. Troszeczkę szydełkowałam, troszeczkę, a nawet bardzo dużo, bo słuchajcie, dokończyłam serwetkę, która właśnie jest teraz na krochmaleniu. Za chwileczkę przeniosę się z telefonem do kuchni i Wam ją pokażę, ponieważ jest zaczepiona na steropianie, ale też pracowałam nad projektem na zamówienie, który zresztą za chwileczkę zobaczycie. Zatem zapraszam Was na chwilę do szydełkowego świata. No i to jest właśnie serwetka, nad którą pracowałam. Już wkrótce pojawi się na kanale. Nagrywam teraz z ręki, także jeżeli obraz by się trząsł, to bardzo przepraszam. Możecie nie widzieć dokładnie kolorów, ale jest to serwetka fioletowo-czarna. Ona już sobie tutaj wysycha po nakrochmaleniu, także myślę, rano będzie gotowa, aby ją obfocić, tak, aby zrobić jej zdjęcia. No i drugim projektem, który robiłam i który też się suszy, no to jest kolejny model Pan i Pani Młoda. Jednak tym razem zastosowałam wzór ananasków. Dodatkowo tutaj ozdobiłam Pannę Młodą koralikami i białą nitką, która jest przeplatana srebrną nicią. No i na życzenie zamawiającej zrobiłam również tren. Myślę, że ten model dużo, dużo bardziej, na pewno bardziej mi się podoba jak ten pierwszy, który zrobiłam. Także z tego tutaj jestem naprawdę mega dumna. No także to są właśnie projekty, które zajęły mi, no Pan i Pani Młoda zajęła mi cały weekend, a serwetkę właśnie ukończyłam w piątek. Dobra, kochani, przenosimy się z powrotem do mojego pokoiku. No i wróciliśmy do mojego pokoiku i kochani, słuchajcie. Najpierw bym Wam chciała pokazać sweterek, nad którym pracuję. Już gdzieś mogliście go zobaczyć w podsumowaniu oraz na zdjęciach. Jednak tak, troszeczkę w nim przybyło. Mianowicie tu mamy przód sweterka. Nie, to jest akurat tył, tak, bo to jest mój lewy rękaw. No i w rękawach zastosowałam taki wzorek.
mnie się bardzo podoba. Tutaj z tym żółtym doradzałam się mojego męża, ponieważ na początku chciałam zrobić całe wykończenie żółte, jednak doszłam do wniosku, że taki jasny kolorek będzie się bardzo brudził, pomimo tego, że szary też jest jasnym, bo zastanawiałam się nad wykończeniem w tym chabrowym kolorze, ale doszłam do wniosku, że jest jeszcze mało szarego, więc wykończę rękawek szarym. Tutaj pozostały mi dwa rzędy, tak myślę, dwa rzędy, może trzy do przerobienia i rękawek będzie gotowy. No i to sobie szydełkowałam wczoraj rano i przedwczoraj z rana troszeczkę. I słuchajcie, szydełkując ten sweterek wpadłam na genialny pomysł zrobienia sobie jeszcze jednej sukienki na plażę. Czy zdążę, to nie wiem, ale pokażę Wam motek, z którego ta sukienka powstaje oraz początek tej robótki. Tak, to jest kokonek, z którego powstanie ta sukienka. Jak widzicie, przechodzi z niebieskiego poprzez zielony, żółty, aż do tutaj chyba jest beżowy, czy taki jasny brąz. Podejrzewam, że nie dojdę do końca, chociaż dzisiaj rano nadeszła mi wizja, jak tą sukienkę zrobić, żeby ona była aż do kostek. Także pewien pomysł w głowie jest, ale czasu jest mało, ponieważ ja na urlop jadę za 2 tygodnie i podejrzewam, że Wy ten filmik właśnie będziecie widzieć, jak ja będę na urlopie. No ale dobrze, z tego kokonka ma powstać, no i na razie mam naprawdę zrobione troszeczkę. Pomimo, że czas tego szydełkowania był długi, bo to wczoraj na ogrodzie również robiłam. I tutaj mamy, nie wiem jakby Wam to pokazać, żeby to było tak logiczne. Tu mamy tak jakby zakładkę na ramiona, co przychodzi i tutaj już tworzy się jakby dół sukienki. Jak widzicie, no dużo na razie tutaj nie jest przerobione, ale mam nadzieję, że wkrótce będę mogła się pochwalić większą ilością rzędów. Wzór, który wymyśliłam, jest prosty, ale sprawia, że to szydełkowanie nieco dłużej trwa, ponieważ wykonujemy tutaj popcorny. No ale zobaczymy, jak mi to pójdzie. Jeżeli nie zdążę do moich czasów, to wezmę projekt na wczasy i tam będę szydełkować. Okej, dobra. Co do moich planów hafciarskich, pokazywałam Wam również metryczkę oraz projekty, których nie zdążyłam jeszcze ukończyć. No i postanowiłam się wziąć za metryczkę. No i słuchajcie, jak wprowadziłam, specjalnie pobrałam sobie do Corycamo wzór na aplikację, żeby właśnie wyszywać według wzoru. No i najpierw chciałam prowadzić to, co już tutaj mam zrobione. No i okazało się, że wyszyłam 60%. Także faktycznie szkoda by było ten obrazek porzucić. Jedynie co mi przeszkadza, ja zobaczę, jak to będzie z dalszymi kolorami. Może to będzie potem w dziennym świetle niewidoczne. Teraz to widzicie pod lampą LED-ową. Tutaj te kolorki się różnią. To jest ta sama mulina, to było przechowywane w ciemnym miejscu, ale podejrzewam, że ten niebieski mi tutaj wyblakł podczas tego mojego prania, jak ja próbowałam te kratki zmyć. No i teraz tak, ja wiem, że mój długopis jest bardzo stary, ciężko się już nim też krateczki maluje, dlatego też zamówiłam sobie nowy. Zresztą o moich zakupach będzie za chwileczkę, ponieważ parę rzeczy kupiłam. W każdym razie metryczka jest wprowadzona do aplikacji. Bardzo mnie irytowało to zaznaczanie jednej kratki po drugiej. Powiem Wam, że w Pattern Keeperze mi się dużo bardziej podoba to, że można cały blok krzyżyków sobie zaznaczyć od razu, a tutaj niestety tego nie ma. No i w każdym razie już sobie też wpisałam ten projekt do mojego nowego zeszytu. Nie wpisałam jeszcze wszystkiego, tylko to, co tak z głowy wiedziałam. Ceny, no niestety ceny na przykład nie pamiętam, za ile ja to kupiłam. Jedynie teraz bym mogła sobie tutaj wpisać wzór do aplikacji. No i jako datę napisałam sobie
days before, czyli dni przedtem. No i tutaj było 60%, no krzyżyków na razie nie wiem ile tam było, ponieważ tutaj też te 60% jest takie ruchome, słuchajcie, bo 60% jest według podstawowego wzoru, a jeszcze wyszywając imię, wagę, wzrost i tak dalej, no to przecież ta ilość krzyżyków się zmieni. Więc ja na razie sobie będę po prostu procentowo pisać, a na sam koniec może jakoś mi się uda podliczyć te krzyżyki, no zobaczymy jak to będzie. Dobra. Teraz myślę, moglibyśmy przejść do właśnie zestawu Wiosna już nastała. No i przyszykowałam sobie niezbędne rzeczy do tego Wiosna już nastała. I powiem Wam, że oczywiście też pobrałam wzór na aplikację Corycamo. No i co się okazało? Może najpierw zacznę od tych Waszych komentarzy, że Corycamo tworzy wzory na 4 rodzaje mulin, tak? Z tym, że akurat w tym to jest bardzo stary wzór i tu jest tylko rozpiska na Madeirę. No i ja najpierw próbowałam sobie to zamienić na DMC, no ale nie szło, więc postanowiłam, że zakupię wzór na aplikację Corycamo. No i zakupiłam, dzięki Waszym komentarzom odnalazłam to, że idzie zmienić tą paletę. Bardzo dziękuję za tą radę. No i zmieniłam sobie na paletę DMC. No i słuchajcie, najpierw sobie pojedynczo zaczęłam dodawać motki mulin DMC do koszyka na stronie Corycamo, a potem sobie tak myślę, kurczę, tak ręcznie dodawać. Pamiętam, że gdzieś było, że jak wpiszę, teraz nie pamiętam jakie miały być z przodu, chyba DP czy jakieś dwie literki i ten numer, to pokaże mi się zestaw mulin do tego i faktycznie tak zrobiłam. I słuchajcie, o, MD i numer, który mamy na schemacie, na wzorze graficznym, czy też w aplikacji, przepisujemy do wyszukiwarki w Corycamo i pojawia nam się pakiet mulin. No i jak widzicie, zdecydowałam się na DMC, ponieważ brakowało w mulinie Madeira jednego koloru, więc i tak bym nie dobrała. I co postanowiłam? Postanowiłam nie wyszywać tego do końca. Tak, mnie to będzie bardzo irytować, że te krzyżyki są w różne strony, no ale jak pamiętacie, to był mój pierwszy projekt. No i bardzo mi się tutaj to tło podobało, że jest ecru. Jak widzicie, tutaj mamy takie ecru, albo może nawet cappuccino, ale wydaje mi się, że jest to ecru. Tak, to będzie ecru. No a tutaj jest białe u góry. I to mi się tak podobało, że postanowiłam właśnie zamówić kanwę ecru. Tutaj zamówiłam 50 na 100 cm. Ona na pewno będzie za duża. Ja sobie ją utnę, żeby była 50 na 50, ponieważ obrazek jest 40 na 40. Więc po prostu jeszcze ta 50 mi tutaj zostanie. I tego nie będę kończyć. To sobie po prostu zostawię na pamiątkę moich początków wyszywania, tak jak to jest. No i co jeszcze do tego? No to to jest to. Aha, takżeście mi zalecały, przed chwilą mnie tu miałam, żeby spróbować na innych materiałach. No i skusiłam się. Skusiłam się na dwie. Mam też Aide 16CT. No aż tak... Te dziurki nie wyglądają tragicznie, no widzę je, więc może coś spróbuję na tym wyszyć. To mam 42 na 54, więc ten obrazek by się też na tym zmieścił. Także jeszcze się zastanowię, na której kanwie będę to wyszywać. A tutaj na próbę zamówiłam tą Lugane 25CT, ale powiem Wam, że patrzę na to i nie mam zielonego pojęcia. Niby tutaj widać, gdzie mają przebiegać te krzyżyki, ale troszeczkę się tego boję. No boję się tego, ale zobaczymy. Na pewno przyjdzie czas też, że będę wyszywać i na tym. Ale
to będziemy widzieć w nadchodzącym czasie. Na razie na pewno nie będę rozpoczynać tego haftu, ale może przy okazji tego, że mamy nowy zestaw, mam mulinki DMC, zamówiłam też nowy pojemnik, bo do sortowania mulin, ponieważ mam na mulinę chińską DMC pojemniki, mam na oryginalną DMC, a nie mam na mulinę Ariadna, a wyszywam metryczkę Ariadną, więc sobie domówiłam jeden pojemnik, z tym, że zamówiłam go na Amazonie i powinien przyjść jutro. W każdym razie, buszując po stronie Corricamo, no musiałam się pokusić, no jak mogłam nie. No i słuchajcie, widziałam piękny obraz, no i musiałam go zamówić, musiałam. Jeszcze do tego on był w promocji. No powiedzcie, czy to nie jest piękne? No to jest fantastyczne. Bardzo mi się to podoba. Jako jeszcze widzicie, nawet nie rozpakowałam, bo ta paczka przyszła dzisiaj. W ogóle tak mnie znowu listonosz zirytował, słuchajcie, bo wcisnął ją na hamat do skrzynki na listy. No ja nie wiem, ja z tym naszym listonoszem, który dowozi paczki, to chyba zwariuję. Jak nie rzuca przez płot, no to wciska na hamat do skrzynki. No to jest po prostu totalna katastrofa. Widzicie, ja Wam dzisiaj chcę tyle opowiedzieć, że totalnie zapomniałam powiedzieć o tym, że jak kupujemy pakiecik gotowy do danego wzoru, to wychodzi on taniej niż dodawanie ręczne motków do koszyka. Ponieważ za ten zestaw zapłaciłam nieco 90 zł, dajcie spojrzeć na fakturkę. Tak, 82,54 dokładnie, a jak dodawałam te muliny ręcznie do koszyka, to miałam ponad 100 za same muliny. Także opłaca się zamawiać gotowe pakieciki do zestawów Corricamo. No chyba, że zamawiacie od razu zestaw z kanwą i z muliną, no to wiadomo, też cena jest inna. Okej, okay, ale widzę, że muliny się różnią kolorami. Zresztą pokażę Wam. Troszeczkę będę musiała poszeleścić, także sekundkę. Już wysypałam tą Madeirę tutaj. I spróbujemy porównać. Myślę, że to może być ten kolor. Kurczę, ale nie, no zobaczcie. To wygląda jak ten sam. Mamy taki mi tu pomarańcz. No to jest ciemniejsze. To jest jaśniejsze. A to wygląda jak taki sam kolor. Ale jaja. Może mi się uda tą Madeirę jeszcze wykorzystać, słuchajcie. Zobaczmy jakiś zielony. No to jest niemożliwe. Ja mam nadzieję, że to widać. Czy wy to widzicie? Te kolorki są takie same. No teraz jestem zdziwiona. A tak patrząc, jak patrzę na te nawinięte na bobinkach, to one mi się takie żywe, takie wyraziste wydają. A patrząc na te w woreczku, wydawają mi się takie blade. Ale jestem teraz zaskoczona, słuchajcie, naprawdę. To tak wychodzi, że uda mi się wykorzystać te mulinki z bobinek. No będę widzieć w trakcie wyszywania, bo też znowu się zastanawiam, iloma nitkami wyszywać, bo jakoś nie do końca jestem przekonana tymi dwoma nitkami na 14 CT. Na tych kanwach drukowanych mi się to krycie za bardzo nie podoba. No i powiem Wam, że ja chyba zostanę przy tej 14 na trzech nitkach, a ewentualnie może gdybym się skusiła na te 16 CT, to wtedy bym wyszywała dwoma nitkami. No bo o, sięgnę z powrotem po metryczkę tylko. No zobaczcie, ja tutaj wyszywam trzema nitkami i mnie się efekt naprawdę bardzo podoba. Nie wiem, jakby to wyglądało na tej czystej kanwie dwoma nitkami, bo nigdy nie próbowałam, ale na
drukowanej kanwie. Sobie tam postawiłam w jednym małym obrazku kilka krzyżyków na próbę, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało i przede wszystkim poćwiczyć, bo ja dawno nie robiłam na 14 CT, więc sobie tak poćwiczyłam troszeczkę krzyżyki, takie mniejsze. No i powiem Wam, że właśnie te dwunitkowe mi się nie podobały. Zresztą ja wyciągnę ten obrazek Wam pokazać dla porównania. No i już ją mam. To takie kotki ukryte w kubeczkach. No i tutaj właśnie robię dwoma nitkami. I powiem Wam, że mi się to krycie zupełnie nie podoba. A kratki są przecież takie same, jak na tej dolniej, jak na tej kanwie. Dlatego ja chyba wrócę do wyszywania trzema nitkami. To tak samo jak nie do końca mi się krycie trzema nitkami podoba na 11 CT. Czasami ta mulina w niektórych kolorach robi takie prześwity. I tak właśnie mam w łapaczu. Boję się, że mi to tu wszystko spadnie. Ja mam tutaj z lewej strony taką kubkę różnych projektów. Ten akurat wyciągłam z obwoluty, ale postaram się wyciągnąć łapacz. Poczekajcie chwileczkę. I już jestem z łapaczem. No i zobaczcie, ten bardzo jaśniutki, taki biały kolor. Ja mam wrażenie, że on bardzo, bardzo prześwituje. Tak samo obok taki jasno szary, który zachodzi na fiolet. Ja tutaj mam na myśli o te krzyżyki tutaj. Bardzo mi się wydaje, że to prześwituje. Na przykład na niebieskim tego już tak nie widać. Niebieski bardzo ładnie kryje. Chyba, że jest to też spowodowane może kolorem tła pod spodem. Zastanawiam się, jak to będzie wyglądało po prostu po wypraniu. Może te krzyżyki nabiorą jakiegoś innego kształtu. Wątpię w to. No, ale może tak będzie. W każdym razie, no, nie podoba mi się to krycie. I właśnie zauważyłam, że zrobiłam sobie tylko pół krzyżyka. No, też się zdarzają błędy, ale to spokojnie przykryjemy. Zrobimy oszukany krzyżyk. Nikt nie wie, nikt nie widział, nikt nie pozna, no bo tak będzie. To tylko ja o tym będę wiedzieć i Wy. Także no, tak to wygląda. Dobra, ale wróćmy do tego zestawu z Lucasa. Ale sobie tutaj bałaganu, słuchajcie, narobiłam. Ja to ogólnie jestem taka bałaganiera. Ja mam zawsze, jak to mówią moi dzieci, ja mam kreatywny porządek. U mnie na biurku naprawdę idzie wszystko znaleźć, tak. Dobra, te mulinki sobie potem spakuję. Czy mi znowu... Ja nie wiem, skąd ja mam wiecznie szpilki przynoszę. No tak, ale szpilkowałam dzisiaj. Dobra, ja myślę, może byśmy otworzyli ten zestaw z Lucasa. Nie wiem, może ktoś nowy dołączy na kanał, kto jeszcze nie miał okazji w ogóle z haftem krzyżykowym. Także dobra, ja to rozpakuję, kochani, i zaraz do Was wrócę, zobaczymy, co ten zestaw w środku zawiera. No i już go otworzyłam. I słuchajcie, te mulinki, one wyglądają fantastycznie. Podoba mi się to. To, jak one są zorganizowane, no, robi to efekt. Tak, ja też mam pierwszy raz zestaw z Lucasa, także dla mnie jest to coś nowego, ale kolory mi się mega podobają. Tutaj widzę pakiecik, nawlekacz i igły. Igły 26. Chyba rozmiar, nie? 26, tak mi się wydaje. No tak. I mulinki. No mulinki są cudowne. Tutaj mamy podstawowe kolory. Możecie słyszeć w tle, mam nadzieję, że nie, ale może wychwycić kamera ten dźwięk. Mój mąż w garażu poleruje samochód, ale ja musiałam otworzyć okno. Słuchajcie, no tutaj nie idzie wytrzymać. Ja mam 27 stopni. Ja już nawet wstałam z krzesła, bo ja się cała pocę. W każdym razie wracając, zobaczcie, jaki ten fioletowy jest piękny. I w ogóle, jakie one są w dotyku, one takie jakby jedwabne były. No, cudowne są w dotyku. Jejku, ja te krzyżyki to chyba głaskać będę. No, powiem Wam, że się zastanawiam, czy ja będę wyszywać ten zestaw od Korikamo, czy jak skończę, no, czy jak skończę te zaczęte projekty, to na pewno nie omieszkam Wam powiedzieć, co będę wyszywać nowego.
Ale tu widzę, mamy kanwę dołączoną. Ale to na pewno nie jest 14 CT. To chyba jest 16. Dobrze, że mam teraz różne kupione, to można porównać. No i mamy schemat. Kurczę, z czarno-białego jeszcze nie wyszywałam. Także będzie to coś nowego. I one są na kartkach A3. Tak. No, ale powiem Wam, że wygląda to dosyć ciekawie. Widzę, że to jest w ogóle nowiutki zestaw. Zobaczcie, jest pieczątka z datą 24 luty 2023. Także no, jestem naprawdę pod wrażeniem, ale najbardziej mi się podobają, słuchajcie, te muliny. Powiedzcie mi, czy wyszywałyście już coś od Lukasa, albo macie jakiś zaczęty projekt, bo jakoś wiem, że Jagoda coś ostatnio pokazywała, albo dodała na kanał, ale ja jeszcze nie zdążyłam zobaczyć. Jednak Wam powiem, no tutaj jestem pod pełnym wrażeniem, jak to wygląda, no cudownie, po prostu cudownie. Trzeba ładnie z powrotem poukładać, nie? No ale przy okazji to Wam troszeczkę poopowiadam. Słuchajcie, ja mam tak zakręcony czas, ponieważ mój starszy syn kończył w tym roku podstawówkę. No i troszeczkę jest biegania, ganiania. W zeszłym tygodniu były wyniki egzaminu ósmoklasisty. Także trzeba było troszeczkę pozałatwiać. I w ogóle jest taka nowość, słuchajcie, ja nie wiedziałam, że coś takiego jest, jak dziecko idzie do technikum. Nie wiem, czy w innych szkołach też tak jest, ale mój syn dostał się do technikum na profil technik informatyk, co zresztą było jego wymarzonym kierunkiem. No to w każdym razie musi iść na badania do lekarza medycyny pracy. Ja mówię, no to są nowości. Ja wiem, że nas wiele lat nie było w Polsce, ale takie rzeczy, no za naszych czasów takich rzeczy nie było, prawda? Po prostu się szło do szkoły i koniec. No dobra, ale skoro trzeba, to już trzeba. W każdym razie chcę Wam opowiedzieć o mojej wpadce. Nie, 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 nie jestem w ciąży, nie taka wpadka. Rok temu, jak Dominik był w 7 klasie, no to coś mu tam przy gadce powiedziałam. Jak się dostaniesz na tego technika informatyka, to wtedy dostaniesz nowy laptop. No bo cały czas truł, że chciałby nowy komputer. No i słuchajcie, on sobie to tak zapamiętał, że ja ten laptop kupiłam. Tak, zamówiłam w zeszłym tygodniu, ma przyjść w czwartek. Oczywiście zamówiłam go na Amazonie, bo to mi się podoba w Amazonie, że jeżeli produkt się zepsuje w ciągu 2 lat, to można odesłać i dostać zwrot gotówki, bądź wymienić na inny produkt. To jest naprawdę rewelacyjne. Także postanowiłam na zakup na Amazonie. I nowy laptopik przyjdzie w czwartek. No ale tak sobie pomyślałam, że skoro powiedziałam A, no to muszę powiedzieć B. Skoro obiecałam, to muszę kupić. No ale myślę, pod pewnymi względami mu się i tak należy, bo Dominik zajął 3. miejsce, słuchajcie, w olimpiadzie ogólnopolskiej z języka niemieckiego. Także no, pod tym względem jestem naprawdę z niego mega dumna. To, że mu tam mata nie idzie, no trudno. Nie każdy jest ścisłowcem, tak? Czy... no... tak, dobrze powiedziałam. Tak, on jest bardziej humanistą, bo mu języki idą. No, z angielskiego egzamin ósmoklasisty zdał na 91%, także myślę, mogę być naprawdę, naprawdę z niego dumna. A tak poza tym, co u mnie, no widzicie, cały czas kreatywnie, cały czas kreatywnie. Na razie przestanę robić sweterek, bo na sweterek jeszcze jest czas, tylko ja sobie tak wstępnie już planuję, co dodawać też na kanał z szydełkowych rzeczy. Na pewno chcę nagrać teraz ten mój projekt 3 w 1, który udało mi się nareszcie zakończyć. Teraz już też mam większe zrozumienie, jak to przerobić. No i chciałabym wykorzystać na pewno ten kokonek, który został, tą resztkę tego niebieskiego i dołączę chyba jakiś inny. No ale to będziemy widzieć. W każdym razie na pewno nie przestanę działać, nie przestanę nagrywać, będę dodawać. A oczywiście Was proszę o komentarze. Tak, tak samo jak inne dziewczyny, ja też uwielbiam te komentarze, lubię je czytać, lubię je odpisywać, a też miło mi będzie,
właśnie będąc w Chorwacji, odezwać się do Was słowem. Nie wiem, może mi się uda coś na plaży nagrać, jeżeli nie będzie zbyt głośno. No w zeszłym roku mieliśmy taką fajną plażę, że de facto żeśmy sami siedzieli, także było naprawdę fajnie. Szłoby ponagrywać, no ale w zeszłym roku to jeszcze, to miałam przerwę w nagrywaniu na kanał, także w tym roku dopiero powróciłam. No i nie chciałam Was zostawiać z niczym, także filmik, jak mnie nie będzie, będziecie widzieć. No i na pewno będę nagrywać dalej. Może kolejny odcinek to będzie Haftuj razem ze mną. Zobaczymy. Miałam taki plan w tym tygodniu, w zeszłym tygodniu, przepraszam, bo dzisiaj jest poniedziałek, 24 lipca. Miałam plan w zeszłym tygodniu, no ale to tak, tu praca, tu ogród, w ogóle robiłam ogórki do słoików, bo miałam pełno ogórków na ogrodzie, musiałam powiązać pomidory, zresztą może jakieś wstawki Wam tutaj wrzucę też do filmiku. No trzeba było troszkę podziałać na ogrodzie i dziennie co przychodziłam z dworu, sobie myślę, dzisiaj nagram, haftuj ze mną. No ale znowu nie wyszło, bo już się późno zrobiło, bo jeszcze dzieci trzeba było ogarnąć. No i kurczę, tak to jest. No ale myślę, przyjdzie czas i na to. Na razie cieszę się, że mam dla Was kolejny odcinek i możecie mnie troszeczkę posłuchać. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa!